Witam ze sklepu. Parę nowych rzeczy przyszło i dzisiaj jeszcze chciałem omówić. A, to przyszło na przykład rowerek. To przyszło maseczka gazowa jeszcze. To jest kanał, jeśli jeszcze nie wiecie, o handlu w internecie i się ładnie zrymowało. I nie tylko. Do tego zaraz dojdziemy, ale wam pokażę. Parę książek przyszło do mnie dzisiaj. Niby nic, ale wam powiem, dlaczego to jest takie ważne. Co przyszło do mnie dzisiaj? Tak, książki przyszły. O, ciach. I te wszystkie książki, proszę Państwa, należą do bardzo znanego artysty. I to od tego bardzo znanego artysty też kupiłem teraz właśnie dzisiaj za piąteczkę. Książki dostałem za darmo. Tu jeszcze jedna książka. I ten statek dostałem od tego znanego artysty na sprzedaż. A ten znany artysta nazywa się Colin N. Baxter, który właśnie był przed chwilą u mnie w sklepie. Przyniósł mi statek, sprzedał mi tamte karty i dał mi książki. I sobie porozmawialiśmy o sztuce i o Gosport, o mieście, w którym oboje mieszkamy. Nie wiedziałem, że mieszkam z znanym artystą. W zeszłym miesiącu sprzedałem jego, tam wisiała jego praca. Jego print, który sprzedał się za 250 funtów, to i tak mniej niż połowa ceny, więc wyobraźcie sobie, że dzisiaj miałem tu bardzo znanego artystę, który rzeczywiście jest wylistowany na liście artystów brytyjskich i sprzedaje się on, w sensie jego pracę, on się nie sprzedaje, przynajmniej miejmy nadzieję, sprzedają się jego pracę za kilkaset, kilka tysięcy funtów, także dzisiaj miałem radochę pogadać sobie z prawdziwym artystą, bo on żyje ze sztuki, czyli jest prawdziwym artystą. Tutaj jeszcze doszło parę hełmów. Widzicie, troszeczkę była rearanżacja, trochę masonicznych rzeczy. Jakaś maszyna do pisania, troszkę bałaganu więcej. No, skrzyni już chyba widzieliście. Kaczuchy doszły wczoraj. Aha, może przy okazji wam pokażę, bo pokażę wam kawałek zaplecza. Bo przyszło do mnie, kupiłem ostatnio od jednego pana to o narzędzie. Jakby ktoś był zainteresowany, to jest profesjonalna tokarka z całym osprzętem. Ona mnie kosztowała dość dużo, bo kosztowała mnie 500, ale to jest tokarka firmy Arundel, chyba J4, o ile się nie mylę, i one chodzą po 8,5 stówy. Jak ktoś jest zainteresowany, że powinien podjechać, to dla słuchaczy oddam za 500. Jest wystawiona na eBayu za 600 i na Facebooku chyba za 7. Do tego od pana kupiłem narzędzi, kilka pudełek narzędzi jeszcze. Kupiłem kilka krat rzeczy potrzebnych do pracy w drewnie. Widzicie, mój pierdzielnik jest już taki, o, prawie po sufit. Także miło już jest. Zupka mi stygnie. Ale tak, tutaj są jeszcze kolejne kraty tych narzędzi. Jak kogoś interesują, tak jak mówię, narzędzia, to zapraszam do kontaktu, bo ta maszyna, jak ktoś jest profesjonalistą, no to będzie wiedział, o co chodzi. A ta maszyna, tak jakby one chodzą od 8,5 stówy do 1200 nawet znalazłem i do nich miałbym jeszcze noże, te specjalne osprzęt, które chodzą po 80 funtów sztuka. Mam ich 32 sztuki. Także dajcie znać, co sądzicie. Ja tutaj mam podnietę, bo pierwszy raz ktoś sławny zawitał do mojego sklepu. Dajcie znać, co sądzicie. Cześć.